Zdobywaniem na zewnątrz zajmuje się właśnie ego. Czyli my chcemy uczestniczyć, chcemy zdobywać, chcemy być, chcemy, żeby się działo, chcemy uczestniczyć w dramatach. Te ego jest takie gadatliwe, to nam podpowiada, to nam podpowiada, to nam podpowiada, a na końcu i tak wcale nie daje to tego, o czym każdy mówi, że chce wewnętrznego spokoju i takiego ukojenia. Dzień dobry. Dzisiaj chciałam się zająć tematem tego, w jaki sposób dzieje się tak, że przy bardzo dużej ilości dóbr, nie tylko materialnych, ale tych niematerialnych, wydaje się, że człowiek jest wiecznie niespokojny, a na pewno niezaspokojony. Czyli nie ma spokoju czy satysfakcji wewnętrznej, którą tak naprawdę każdy z nas poszukuje. Czyli będę się zastanawiać, jak to jest, że my ciągle czegoś poszukujemy, ciągle dodajemy sobie dóbr i tak naprawdę na końcu nie mamy tego, czego naprawdę pragniemy. Czyli tak jak wcześniej powiedziałam, wewnętrznej satysfakcji. Możemy zauważyć, że naprawdę jest tak, że my gromadzimy rzeczy. Gromadzimy rzeczy zarówno te materialne, mówię teraz o rzeczach, nie wiem, odnoszę się do pań, które lubią ciuchy, buty, mamy zazwyczaj bardzo dużo w szafie, a jednak kolejna para, już teraz odnoszę się do tych butów, nie satysfakcjonuje, kupujemy kolejną, nie satysfakcjonuje i takich jest bardzo dużo, prawda? Tak się dzieje. Mogą to być też takie rzeczy materialne, na przykład jak gadżety. Niektórzy panowie, no panie również, gromadzimy gadżety, nie wiem, mamy jeden telefon, który jest już bardzo wysokiej jakości, potem mamy następny, jak dojdziemy jeszcze do lepszego, to wydaje się na chwilę, że mamy satysfakcję, po czym po chwili już jej brak. Ale możemy gromadzić również rzeczy niematerialne, na przykład jak kursy. Robimy kursy. Jeden, kolejny, tam pies się z tyłu kręci, ale może to nikomu nie będzie przeszkadzać. Jeden, kolejny, kolejny, więc gromadzimy dyplomy. Jesteśmy w danej dziedzinie coraz bardziej doskonali. I kiedy zdobędziemy kolejny dyplom, to jest tak jak z rzeczami. Przez chwilę mamy bardzo dużą satysfakcję, czujemy się dobrze i idziemy gromadzić, znaczy zapisujemy się na kolejny kurs, który znowu powoduje to, że przy zdanym na przykład egzaminie, czy przy zdanej jakiejś części, na chwilę czujemy się usatysfakcjonowani i idziemy w kolejny kurs. Dzieje się i z rzeczami materialnymi i niematerialnymi, dzieje się tak, dlatego że my rzeczywiście przez chwilę czujemy to, czego naprawdę poszukujemy. Czyli przez chwilę czujemy się usatysfakcjonowani, pełni, ale jest to tylko chwilowe niestety i idziemy w kolejne zdobycze. Zastanawiać się można też, dlaczego jest tak, że ludzie, którzy mają te wszystkie, nie wiem, gadżety, zdobywają pewne rzeczy, przy jeszcze do tego posiadaniu tego, co my też w dzisiejszym społeczeństwie bardzo chcemy mieć, czyli posiadaniu rodziny, zdrowych dzieci, dobrej żony, dobrego męża, gdzieście tak naprawdę no, wewnętrznie, gdyby to zauważyć, wszystko gra, nadal czegoś poszukujemy, czyli nadal człowiek nie jest usatysfakcjonowany. Gdybyście przyjrzeli się wszystkiemu, co ja powiedziałam, to tak naprawdę wszystkie te rzeczy pochodzą z zewnątrz, czyli my szukamy satysfakcji, spokoju, jakiegoś wewnętrznego
wewnętrznej całości szukamy na zewnątrz. I za każdym razem kolejnej zdobyczy okazuje się, że to nie jest to, czyli szukamy jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, tak samo zresztą działa nauk. Pytaniem więc staje się takie oczywiste pytanie, jak znaleźć spokój wewnątrz, czyli to, czego naprawdę my szukamy, czyli tam, gdzie może być satysfakcja, może być spokój i brak jest tego zewnętrznego niepokoju, czyli tej gonitwy. Osobiście uważam, że odnalezienie tego wszystkiego, co poszukujemy, to jest, czyli tego spokoju wewnętrznego, tego, co jest wewnątrz, to jest długa droga. Niekoniecznie musi być długa, ale zazwyczaj jest to długa droga, na końcu której jest, taki wyraz użyję, rozpuszczenie ego. Taki ma to cel. Dlaczego rozpuszczenie ego? Dlatego, że zdobywaniem na zewnątrz zajmuje się właśnie ego. Czyli my chcemy uczestniczyć, chcemy zdobywać, chcemy być, chcemy, żeby się działo, chcemy uczestniczyć w dramatach. Te ego jest takie gadatliwe, to nam podpowiada, to nam podpowiada, to nam podpowiada, a na końcu i tak wcale nie daje to tego, o czym każdy mówi, że chce wewnętrznego spokoju i takiego ukojenia. Jeżeli, tak jak powiedziałam, droga do odnalezienia siebie jest długa i jest ona tak naprawdę wewnątrz, to wypadałoby, żebym powiedziała o tym, od czego zacząć. Jeżeli ego zdobywa wszystko na zewnątrz, to tak naprawdę nadaje znaczenia temu, co na zewnątrz. Czyli nadaje znaczenia, jeżeli będę miał samochód, to mówię o młodym człowieku, to na przykład kobiety będą na mnie patrzeć przychylnie. Jeżeli będę miała dyplomy, to będę wewnętrznie się lepiej czuła i będę lepiej widziana w społeczeństwie, znajdę lepszą pracę, będę bardziej szanowana w społeczeństwie. Jeżeli będę miała świetne buty, świetne ciuchy, to również mężczyźni będą na mnie patrzeć przychylnym okiem i w tym momencie mam większe możliwości, żeby mieć rodzinę, dzieci i żeby mieć dobre życie i żeby czuć się sama ze sobą dobrze. Jeżeli ego szuka na zewnątrz, to ono tak naprawdę nadaje znaczenia tym rzeczom, które zdobywamy z zewnątrz. Więc drogą, pierwszym krokiem, nie może nie całą drogą oczywiście, ale pierwszym krokiem w kierunku rozpuszczania ego, takim naturalnym będzie to, że my przestajemy intencjonalnie, przestajemy nadawać znaczenia rzeczom. Jeżeli będziecie, jak to zrobić, tak? Jeżeli świadomie będziecie uważać na to, by nie nadawać znaczenie rzeczom, że to jest ważne, bo wtedy będę taka, to jest ważne, bo wtedy zdobędę to. Jak to się stanie, bo to jest takie ważne, to będę miała to czy tamto. Jeżeli odetniecie się od tych znaczeń, czyli będziecie świadomie nie nadawać znaczeń, to z automatu wasza uwaga wyostrzy się na to, co wewnątrz. To jest pierwszy krok. Z tego jeszcze wynikać będzie dodatkowa rzecz, że ego rozczarowuje, jak wcześniej powiedziałam, zdobywanie rozczarowuje. Kolejna rzecz wcale nie powoduje, że jesteśmy wewnątrz spokojni i ukojeni i odnaleźliśmy siebie. Więc jeszcze umniejszy się ból kolejnych rozczarowań. Zrezygnujcie z etykiet. Spróbujcie nadawać mniej znaczenia temu, co uważacie, że ma was do czegoś doprowadzić.
Spróbujcie nie dodawać też i nie rozwijać znaczeń tych rzeczy. I to będzie pierwszy krok na drodze do rozpuszczenia ego, czyli to wnętrze, o którym mówię, zamiast być wypełnione rzeczami, tymi, mówię, materialnymi i niematerialnymi, zacznie być pewną przestrzenią i pustką, która na początku może niepokoić, ale z czasem zacznie wypełniać się tym, co naprawdę chcemy otrzymać, czyli spokój wewnętrzny, a tym spokojem wewnętrznym naprawdę jesteśmy my sami. Bardzo dziękuję za uwagę. Ten materiał wydaje mi się na tym etapie niedokończony, bo tak jak mówiłam, droga jest nieco dłuższa, ale na dobry początek. Świadomie nie nadawajcie etykiet i nie wymyślajcie znaczeń dla rzeczy, które być może je nie mają. Ale sprawdzenie tego będzie odbywać się tylko i wyłącznie w Waszej praktyce. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję.